Dzień dobry. Witam serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj pomyślałam, że usiądę tutaj sobie wygodnie z Wami i chwilę porozmawiamy. Natomiast temat, z którym dzisiaj przychodzę i chciałabym Wam przedstawić również z mojego doświadczenia, to jest to, w jaki sposób możemy słuchać swojego ciała. I myślę, że zwłaszcza teraz, kiedy żyjemy w takim świecie, gdzie docierają do nas informacje z różnych źródeł na temat różnych diet, restrykcyjnych diet. Słuchamy wielu osób, nie wiemy kogo słuchać, nie wiemy za bardzo w którą stronę mamy pójść, więc chciałabym właśnie tutaj się skupić na tym i rozwinąć troszkę bardziej, jakie są moje sposoby słuchania swojego ciała. Więc jeżeli ten temat Cię interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania. Tak więc pierwszym sposobem, na który ja próbuję słuchać swojego ciała, to przede wszystkim jeść intuicyjnie. I myślę, że szerzej powiem na ten temat w osobnym filmiku. Myślę, że nagram taki film o tylko jedzeniu intuicyjnym. Natomiast tutaj, zamykając tak szybko trochę temat do skorupki, chciałabym tylko wspomnieć, że jedzenie intuicyjne jest takie, gdzie nie myślisz o diecie, czyli nie słuchasz restrykcyjnych diet, nie słuchasz tego, kto coś ci mówi na temat diety, tylko słuchasz swojego ciała, wsłuchujesz się w sygnały swojego ciała, czyli jesz wtedy, kiedy czujesz głód, przestajesz jeść, kiedy czujesz się usatysfakcjonowany z jedzenia. Pomijasz wszelkiego rodzaju liczenie kalorii, dopasowywanie siebie do kultury diety, która obecnie myślę, że panuje. Także słuchasz przede wszystkim intuicyjnie na dany moment, co ciało ci podpowiada. Ma się tutaj również do tego to, w jaki sposób ty jesz, kiedy jesz, i czym oczywiście się karmisz. Ważne ma tutaj również znaczenie to, żeby jeść powoli, więc od tego możesz zacząć, czyli możesz to praktykować na wiele różnych sposobów. Możesz na przykład po każdym kęsie odstawić łyżkę czy widelec i wsłuchać się w to, czy twoje ciało domaga się nadal jedzenia, czy chce konsumować dalej, czy ma przestać. Więc możesz zacząć od po prostu konsumowania swoich posiłków, dużo wolniej, tak aby umieć uważnie odczytywać sygnały sytości. Jeżeli natomiast nie chcesz próbować tej metody odstawiania po każdym kęsie łyżki czy widelca, może to być zwyczajnie oddech, możesz po prostu po każdym kęsie wziąć głęboki oddech i znowu wsłuchać się w swoje ciało. Czyli każda metoda, która pomoże Ci jeść w sposób bardziej uważny. Bardzo często to gubimy te sygnały, odczytywania własnych sygnałów, jeżeli oglądamy przy telewizorze, zasiadamy do telewizora i konsumujemy jedzenie czasami tak szybko, że czasami tracimy ten sygnał, okej, Twoje ciało już powiedziało dość, ale Ty nie usłyszałeś tego sygnału i jesz dalej. Czyli chodzi tutaj o to, aby być uważnym podczas jedzenia i naprawdę skupić się na tym, co Twoje ciało na dany moment Ci podpowiada. I kolejnym takim wyznacznikiem jedzenia intuicyjnego może być również to, co ja naprawdę gorąco Ci polecam zrobić, to jest to, żeby przestać liczyć kalorie. Czyli za każdym razem, kiedy obawiasz się, że może zjeść za dużo i zaczynasz liczyć te kalorie, bo nie wiesz, ile jest węglowodanów, ile białka, ile tłuszczy, ile spożywasz tej żywności na co dzień, to zamiast bawić się w liczenie kalorii, możesz zwyczajnie wsłuchać się, że ciało Ci podpowiada, okej, dosyć. Naprawdę ciało ma ogromną predyspozycję, jest takim mechanizmem, który naprawdę umie Ci podpowiedzieć tą właściwą odpowiedź. Wystarczy się w niego wsłuchać. Czyli większe znaczenie ma tutaj, aby sprawdzić, jak się czuje Twoje ciało po zjedzeniu danej rzeczy. Co akurat prowadzi mnie do mojego drugiego punktu, jeśli chodzi o wsłuchanie się swojego ciała, to jest słuchaj swojego metabolizmu.
Co to znaczy? A to znaczy, że z wiekiem trochę metabolizm zaczyna zwalniać. Sama to wiem po sobie, bo nie mam już lat 20 paru, kiedy metabolizm był tak szybki, że cokolwiek bym nie trawiła w jakiejkolwiek ilości, byłam pewna, że po prostu to strawię. Natomiast ja już mam lat 40 i zauważyłam, że mój organizm nie trawi już tak szybko i nie trawi już większej ilości posiłku. Więc to, co ja lubię teraz zrobić, to owszem zachować duży posiłek, natomiast rozdrabniam go sobie na dwa. To znaczy, że nie jem na jedno posiedzenie tego, co zjadłabym 20 lat wcześniej, rozbijam sobie na dwa. Czy w ogóle ilość posiłków, jaką konsumuję w ciągu dnia, uległa zmianie, to znaczy wzrosła, dlatego że służy mi teraz bardziej jedzenie małych posiłków, a częściej. Poza tym możesz sprawdzić swój metabolizm na bardzo prosty sposób, jak się wydalasz. Czy twoje jelita pracują codziennie, czy są zapchane. Możesz bardzo łatwo rozpoznać właśnie w ten sposób. Także zwróć uwagę na to również, czy pijesz wystarczającą ilość wody, czy konsumujesz wystarczającą ilość błonnika, czy może jeszcze konsumujesz wystarczającą ilość zbilansowanych posiłków i wprowadzasz probiotyk czy suplementację do swojego dziennego jadłospisu, tak aby usprawnić działanie swojego metabolizmu. Poza tym, co jeszcze może okazać Ci się bardzo pomocne w sprawie kontrolowania, może nie kontrolowania, bo to takie dosyć ostre słowo, ale pilnowania swojego metabolizmu, może okazać się w tym dziennik. To znaczy, ja przez pewien czas również stosowałam tą metodę, kiedy w dzienniku zapisywałam sobie, co na dany moment jem. To znaczy, w ciągu dnia wypisywałam w ogóle wszystkie posiłki, które spożywałam, po to, żeby zobaczyć na następny dzień, albo być może na 2 dni później, jaka była reakcja mojego organizmu, w jaki sposób on to strawił, i chciałam zobaczyć, czy po którymś jedzeniu czuję się może gorzej, po którym się czuję bardzo dobrze. Pozwala po prostu takie notowanie na bieżąco tego, co jesz, pozwala ci wychwycić, które jedzenie może akurat ci nie służyć, bo często zapominamy już następnego dnia, co mieliśmy na obiad w dniu poprzednim. Dlatego prowadzenie takiego dziennika może okazać ci się bardzo pomocne, przynajmniej na początku, jeśli chodzi o wychwycenie prawidłowej pracy swojego metabolizmu. Ok, następna rzecz, numer 3. Porozmawiajmy chwilę o zachciankach. Każdy ma zachcianki, ja też mam. Każdy chce z nas zjeść dobry kawałek ciasta, czekolady, i nie oszukujmy się, każdy ma prawo do tego, żeby zjeść to, co lubi. Nawet wprowadzać i włączyć w nasz dzienny jadłospis przede wszystkim jedzenie, które lubimy jeść. Ale jeśli chodzi o zachcianki, to przede wszystkim chodzi też o to, żeby zobaczyć, co Twoje ciało próbuje Ci powiedzieć, jeżeli masz akurat ochotę na konkretną rzecz. Bo zobacz, jeżeli masz ochotę coś zjeść, to zapytaj się siebie, czy ja chcę zjeść teraz awokado, albo chcę zjeść teraz orzeszka, albo marchewkę. Jeżeli nie masz na to ochoty, to najprawdopodobniej jest to zachcianka. Także chodzi tutaj znowu o słuchanie swojego głodu. Bo być może w ciągu dnia nie zjadłeś wystarczającą ilość kalorii i dlatego wieczorem twoje ciało domaga się jakiejś zachcianki, bo jest zwyczajnie głodne, ale głodne na ten pewien może mikroelement, czy na pewną witaminę, na może tą kalorię, którą sobie wcześniej zabrałeś. Także znowu tutaj dziennik może okazać się bardzo pomocny w tej kwestii, w kwestii zachcianek.
Poza tym chce nam się prawdopodobniej jeść więcej takich zachcianek. Jeżeli w ciągu dnia więcej konsumujemy rzeczy takich bardziej typu fast food, jedzenia, które jest przetworzone czy z dużą ilością cukru, a to tak naprawdę powoduje kolejną zachciankę i kolejne zapotrzebowanie na cukier, pomimo tego, że tego cukru, ale tego przetworzonego, dostarczaliśmy sobie w ciągu dnia bardzo dużo, czyli znowu nasz organizm woła o pożywienie, odżywcze pożywienie. Poza tym na zachcianki mamy często ochotę, kiedy przypisujemy dane jedzenie konkretnemu miejscu, bo na przykład jedzenie, nie wiem, czekolady kojarzy Ci się z dobrym towarzystwem, z jedzeniem przed dobrym filmem. Także często idzie to w korelacji z miejscem, w którym kiedyś byliśmy, z doświadczeniem, które przeżywaliśmy i stąd bierze się również ochota na zachciankę. Kolejnym tutaj punktem, na który chciałabym zwrócić uwagę w kwestii słuchania swojego ciała, jest to, żeby oglądać swoją skórę. Całą skórę, zarówno na całym ciele, na rękach, na nogach, na brzuchu, oczywiście na swojej twarzy, dlatego że skóra jest największym naszym organem, który oddycha, który wydala, który się oczyszcza i poprzez skórę właśnie najłatwiej jest zobaczyć, co się dzieje w środku naszego organizmu, bo my nie widzimy tego, co się dzieje w środku z naszymi narządami, ale widzimy, jaka jest reakcja na nasze pożywienie, na sposób, w jaki jemy właśnie na skórze. Także zobacz, czy Twoja skóra, obserwuj może takie rzeczy jak zaczerwienienia, zapalenia, opryszczka, egzema, stany zapalne. Tak naprawdę Twoja skóra wszystko Ci powie, czego może Ci w organizmie brakować. Często wychodzą wypryski gdzieś może w okolicy buzi, które mogą sygnalizować zmiany hormonalne. Jeżeli wypryski najczęściej wychodzą gdzieś w obrębie, w okolicach czoła, mogą zasygnalizować, że jest to złe pożywienie dla Ciebie. Także obserwuj również, jak wygląda Twoja skóra na co dzień. I tutaj również możesz posłużyć się swoim dziennikiem i zaobserwować, co jadłeś na przykład 7 dni wcześniej, żeby zobaczyć, czy odżywiłeś się odpowiednio, czy wystarczającą dużą ilość wody wypiłeś akurat w tym dniu. Także ten dziennik możecie się również w tej sprawie przydać. Oczywiście jedzenie nie jest tylko jedynym czynnikiem, który może wpływać na stan Twojej skóry, na Twój wygląd skóry. Oczywiście są to czynniki zewnętrzne, na przykład duża ilość zanieczyszczenia, przebywania w zamkniętym pomieszczeniu, bez na przykład wentylacji, bez otwierania okien. Mogą to być kosmetyki, które w jakiś sposób Cię podrażniają. Może to być stres, za duża ilość stresu, może to być zwykłe niewyspanie. Także wszystkie te czynniki na pewno mają wpływ na to, jak wygląda nasza skóra. Kolejnym takim punktem, na który chciałabym zwrócić uwagę i co możesz jako kobieta, bo zwracam się teraz tutaj do kobiet, to zrobić dla swojego ciała i wsłuchać się w niego jeszcze bardziej, to słuchać i obserwować swojego cyklu miesięcznego. Bo wszyscy wiemy, mówię tutaj znowu o kobietach, w jaki sposób my reagujemy na pewne rzeczy i jak wygląda nasz humor przed miesiączką, w trakcie i po. I to są jak najbardziej naturalne sygnały i na te wszystkie trzy sfery trzeba sobie zwyczajnie pozwolić, ale też Twój cykl miesięczny może Ci bardzo łatwo podpowiedzieć, w jaki sposób wyglądało na przykład Twoje odżywianie przed okresem. Może to się objawiać na przykład bardziej obfitą miesiączką, może okazać się jej brakiem albo większymi bólami lub mniejszymi bólami. Także znowu tutaj taki dziennik własnej obserwacji, dziennik jedzenia może się okazać bardzo przydatny,
jeżeli chcemy określić, dlaczego akurat nasz cykl miesięczny wygląda w taki sposób, a wyglądał na przykład w poprzednim miesiącu zupełnie inaczej. Także warto znowu wsłuchać się w sygnały własnego ciała. A czemu chcemy to zrobić? Czemu chcemy znowu sięgnąć po ten dziennik? Zwyczajnie, żeby lepiej rozumieć swoje ciało, lepiej zrozumieć, dlaczego akurat w tym dniu jestem zupełnie bez sił, jestem zdenerwowana, albo jestem jak ta bomba zegarowa, daj mi tylko jedno słowo, ja cię obrzucę błotem, tak? Chyba wszystkie znamy takie sytuacje, więc chodzi o to, żeby właśnie w tym cyklu miesięcznym być dla siebie wyrozumiałą osobą, akceptującą swoje ciało. Wtedy jest to czas, żeby skupić się jeszcze bardziej nad pielęgnacją swojego ciała, ale również pielęgnacją swojego umysłu, odpocząć i pozwolić sobie na to, że akurat w tym czasie ten odpoczynek i opieka nad sobą jest naprawdę wskazany. I jeszcze jest jedna rzecz, o której chcę tutaj wspomnieć. To jest własna mentalność i zarządzanie emocjami. I uważam, że one mają naprawdę ogromny wpływ na to, w jaki sposób my słuchamy swojego ciała, czy w ogóle go słuchamy. Tutaj po raz kolejny jeszcze wrócę do dziennika, który może się okazać naprawdę bardzo pomocny, jeżeli stosujesz dziennik na przykład w ciągu dnia, czy jest to rano, czy wieczorem, zapytaj się siebie zwyczajnie, jak ty się czujesz, jakie są moje potrzeby, co potrzebuje moje ciało. Zapytaj się siebie, jaki jest twój poziom, nie wiem, stresu, czy czujesz się zrelaksowana, co potrzebujesz na ten moment. Bo kiedy w taki sposób zapisujesz sobie pewne sytuacje w ciągu jednego dnia, bardzo łatwo będzie ci wrócić do tego za następne na przykład parę dni i odtworzyć, co mogło spowodować, że ja na ten moment czuję się nie za bardzo, bo być może nie zareagowaliśmy na pewne emocje. I znowu tutaj jest taka umiejętność zarządzania emocjami. Czy ty je kontrolujesz, czy nie? Czy umiesz zaakceptować, czy umiesz je puścić? To również ma wielkie znaczenie na tym, w jaki sposób my się odżywiamy. Bo kiedy nie kontrolujemy tego, co się z nami dzieje, albo nie akceptujemy emocji, które do nas przepływają, może się okazać, że będziemy te emocje zwyczajnie zajadać, bo chcemy się poczuć lepiej. A taką najłatwiejszą drogą, żeby poczuć się lepiej, jest sięganie do jedzenia, bo wtedy czujemy, och, okej, teraz mi dobrze. Ale jest to takie płytkie troszkę zaspokojenie swoich potrzeb, a nie sięganie do tego, jaka emocja wpłynęła na to, że akurat sięgam teraz po to jedzenie. Także tutaj mentalność i codzienne sprawdzanie samemu ze sobą, jak ja się teraz czuję, jakie są moje potrzeby i reagowanie na każdą emocję, która się w nas pojawia, jest bardzo istotne. Ok, więc to tyle, z czym chciałam się z Wami podzielić, jeśli chodzi o pewne rzeczy słuchania swojego ciała i w jaki sposób ja staram się to robić na co dzień, żeby jeszcze bardziej skupić się na tym, jakie są potrzeby mojego ciała. Także mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeżeli macie jakieś pytania albo swoje doświadczenia i sugestie na to, jak Wy dbacie o swoje ciało, to napiszcie w komentarzu, ja z chęcią je przeczytam. Dziękuję Wam serdecznie, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.